Kochani, lubicie słuchać o Bożych cudach, a lubicie je doświadczać? To każdy z nas chciałby doświadczać Bożych cudów. Wczoraj Wiesia na przykład została uzdrowiona z niemocy, z poważnej choroby. Była modlitwa, została uzdrowiona i chwała za to Bogu. Ale ja dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym, jak pomóc Bogu, by cuda, które czyni, były większe. Jak my ludzie możemy pomóc Panu Bogu, by czynił większe cuda? Już wiem, że niektórzy z Was myślą, że dzisiaj będzie trochę herezji. Jak można pomóc Panu Bogu, żeby czynił większe cuda? A ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym, że można pomóc Panu Bogu w czynieniu większych cudów. Skąd się wzięło to słowo? Otóż parę tygodni temu byłem na niezwykłej konferencji, na takiej konwencji dla pastorów i liderów w Koszalinie. Wszystkie wykłady, które tam były, dotykały głęboko mojego serca, odpowiadały na moje potrzeby. Ale jeden był szczególny dla mnie, ponieważ szczególny dlatego, że ktoś powiedział o czymś w sposób takim, jak zawsze myślałem. Wiecie, że lubimy, jak słuchamy rzeczy i one potwierdzają nasz sposób myślenia. Stąd też ten wykład po prostu potwierdził mój sposób myślenia, ale też zainspirował moje serce, nie dawał mi spokoju. Przez kilka ostatnich tygodni ciągle o tej historii myślę, przychodzą do, do mojego serca nowe rzeczy. I tymi rzeczami dzisiaj na świeżo chciałbym się z Wami podzielić. A historia, którą będę czytał, jest zapisana w drugiej księdze królewskiej w czwartym rozdziale, od wiersza pierwszego do siódmego. Jakiś czas temu także ten tekst był przedmiotem naszego rozważania. Posłuchajmy. Ja lubię czytać yy, fragmenty Bożego Słowa wcielając się w jakiegoś bohatera. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy znaleźli się w miejscu bohaterki, jaką jest pewna wdowa i pomyśleli sobie, że to jest historia o nas, dotycząca naszych ludzkich problemów, bo i takie zdarzają się w naszym życiu. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: Sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Zobaczcie, sytuacja jest niezwykle dramatyczna. Umiera Boży Prorok, uczeń prorocki. A już tak jest. Zdarza się, że uczniowie proroccy na temat ekonomii nie mają zielonego pojęcia i nie pozostawił zabezpieczenia dla swojej rodziny. Ale Bóg jest Bogiem wszelkiej troski. Elizeusz więc rzekł do niej: Cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to, nic nie ma twoja służebnica w całym domu, oprócz bańki oliwy. On rzekł: Idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało, a potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami, oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia, naczynia były pełne, rzekła do swego syna, podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział, nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on rzekł, idź, sprzedaj oliwę, spłać dług, ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. Jak już mówiłem, sytuacja opisana w tej historii jest niezwykle dramatyczna. Umiera Boży człowiek, człowiek o obdarowaniu proroczym, ale nie posiadający prawdopodobnie żadnych zdolności ekonomicznych, Wtąd, stąd też nie zadbał o właściwe zabezpieczenie dla swojej rodziny. No cóż, prorocy Boży nie muszą znać się na ekonomice, ale ten fragment podkreśla prawdę o tym, że Bóg jest Bogiem wszelkiej troski. Boże słowo mówi wyraźnie, że On wspomaga sierotę i wdowę. Tak czytamy o naszym Bogu, że On jest Bogiem zatroskanym, szczególnie o ludzi, którzy są w głębokiej potrzebie. Sytuacja jest o tyle dramatyczna, że ta zadłużona kobieta nie tylko mogła stracić majątek, ale mogła stracić swoje dzieci. Takie były czasy. Jeśli ktoś nie miał na spłacenie długów, jego dzieci stawały się niewolnikami, lub on sam mógł stać się. Niewolnikiem, więc sytuacja jest niezwykle tragiczna. Ale gdy czytam tę historię, to dostrzegam w niej niezwykle ważne lekcje, zarówno dla całego kościoła, jak i dla naszego indywidualnego chrześcijańskiego życia. I choć wiem, że jest gorąco, to długość dzisiejszego kazania będzie zależała od waszego udziału, ponieważ będę chciał. Żebyście pomogli mi odkryć rzeczy, które mogą pomóc Panu Bogu w zorganizowaniu jeszcze większych cudów. I pierwszą rzecz, którą ja odkrywam, to na razie bez zgadywania, za chwilę dojdziemy do zgadywania. Pierwszą rzecz, którą z tego tekstu odkrywam, to jest ta, że po pierwsze, jeśli chcę pomóc Panu Bogu w niektórych cudach, ja nie mówię, że we wszystkich, w tym rodzaju cudów, warto jest zobaczyć, czym dysponuje, a co może zostać pomnożone. To może być coś niewielkiego, odrobina czasu, trochę pieniędzy, jakaś reszka jedzenia i wiele innych drobnych rzeczy. To może być coś, co nam się wydaje nieznaczące. W historii wielu mężów bożych, gdy Bóg chciał zrobić cud, zadawał im pytanie, co masz w swoim ręku albo co masz w swoim sercu. Chodzi o małą rzecz, bo często zalążek cudu jest już w Twoich rękach. Często zalążek cudu, ja mówię o pewnym rodzaju cudów, nie o wszystkich, ale o pewnym. Często zalążek cudu jest już w Twoich rękach. Możesz modlić się, Boże, pokaż mi moją bańkę oliwy, którą gdzieś mam tam w domu, a nie potrafię na nią zwrócić uwagi. Ale jest następna lekcja w tej historii, nad którą chcę dłużej się pochylić i poświęcić jej więcej czasu. Chciałbym, byśmy odkryli dwie rzeczy które pomogły Panu Bogu uczynić ten cud większym. Chciałbym, żebyśmy odkryli to razem. Lub jeszcze inaczej. Zadam pytanie. Teraz uwaga, słuchamy. Odpowiedzcie mi na pytanie. Spróbujmy znaleźć razem odpowiedź. Od czego uzależniony był rozmiar tego cudu? Od czego? Od naczyń. Już jesteśmy na drobie... Do... Powiem tak, ciepło, ciepło. Ale jeszcze nie gorąco. Jeszcze nie jest tak jak na sali. Jest ciepło. Dobrze? Oczywiście, że od naczyń. Mam nawet to zapisane, że tak odpowiecie. Ale, drugie pytanie. Od czego była zależna ilość naczyń? Od sąsiadów, tak jest, od sąsiadów. Dob prawie dobrze. Też ciepło, go już nawet trochę bardziej ciepło. No to teraz wyobraź sobie, że ta historia dotyczy Ciebie. Dzieje się w Twoim bloku, czy na Twoim osiedlu. Prorok przychodzi do ciebie i mówi: Idź do wszystkich sąsiadów i pożycz od nich naczyń. I teraz wyobraź sobie: jesteś w swoim bloku, analizuj sąsiadów, których masz. Prorok mówi: Idź do wszystkich sąsiadów. I teraz zadam pytanie: od czego zależy ilość naczyń zdobytych? Od czego? Od relacji z naszymi sąsiadami. I tu dochodzimy do niezwykle ważnego punktu. Ten cud zależał od relacji z naszymi sąsiadami. Wielkość tego cudu była zależna od relacji z tymi sąsiadami. A teraz wkładam kij w mrowisko. Uwaga, to jest rzecz dla ludzi o mocnych nerwach. Prorok mówi do kobiety, idź, im powiedział jej, uwaga, powiedział, idź do wszystkich swoich sąsiadów. I, i wyobraźcie sobie. Teraz opiszę sytuację, która będzie hipotetyczna, ale nie niemożliwa do zaistnienia. Uwaga, dla ludzi o mocnych nerwach. Proroku, ale ci naprzeciwko mnie są członkami partii, której nie znoszę, już im nieraz powiedziałam, że trzeba być oszołomem, żeby być ich zwolennikami, i od tamtej pory tylko się sobie kłaniamy. Możliwa sytuacja? Okej. Okay. Tem, a tamto to nade mną to trans, transwestyta czy transwestytka, ta wiesz, znana, to wstrętne, nie umieszkałam temu czemuś to zakomunikować. A ci składki obok to Arabowie i do tego muzułmanie. Pięć razy dziennie wyją do jakiegoś swojego bóstwa. A nad nimi mieszkają ludzie, którzy byli kiedyś w naszym kościele, ale odeszli w atmosferze skandalu. Nie od tej pory się nie znamy. A naprzeciwko? To dwa geje, fu. A tych spod piątki, co żyją na kocią łapę, już nie wspomnę. Dobrze, że się tak do końca nie śmiejecie. Nie mam więc od kogo pożyczyć naczyń. I wiecie, nawet by mogła oczekiwać pochwały za tak swoją ortodoksyjną postawę, za taką czystość, za taką świętość. A ja chcę dalej wepchnąć kij w mrowisko. A moja Biblia mówi tak: Sługa Pana powinien być uprzejmy dla wszystkich. I wiecie, w mojej Biblii nie ma nawiasu z wyjątkami. Nie wiem, jakie z Waszych. Ale w mojej Biblii nie ma naznaczonych wyjątków. I zadam nam pytanie: czy można mieć odmienne poglądy polityczne, wyrażać je, a jednocześnie być uprzejmym dla ludzi, którzy mają inne poglądy polityczne? Można czy nie można? Można. Można, nawet można. A czy można być uprzejmym dla gei, transwestytów, jednocześnie będąc ortodoksyjnym w przekonaniu i w wyrażaniu tego, że to jest obrzydliwość dla Boga? Można czy nie? Oczywiście, że można. Oczywiście, że można. Ja mam twarde przekonania. Nie wierzę w związki partnerskie. Nie wierzę w małżeństwa homoseksualne. Uważam, że homoseksualizm jest grzechem, jest w Boższych oczach obrzydliwością, ale wierzę w to, że mogłem mieć dobre relacje z tymi ludźmi. Bo moja księga, którą czytam, mówi jedno zdanie, o którym wam za chwilę powiem. A jak myślicie, czy można być uprzejmym dla muzułmanina jednocześnie świadcząc mu prawdę, że tylko w Jezusie jest zbawienie? Kochani, przykładów można mnożyć, a moja Biblia w liście do Rzyminy mówi tak. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi. Pokój miejcie, jeśli to ode mnie zależy. Są rzeczy, które ode mnie nie zależną. I powiem tak: można, nie gwałcąc swoich przekonań, nie ukrywając ich, a nawet je wyrażając, być uprzejmym i robić wszystko, co w naszej mocy, by zachowywać pokój z innymi ludźmi i mieć z nimi relacje. Biblijny przykład? Nechemiasz ze Starego Testamentu był uprzejmy dla swojego króla, i dzięki tej uprzejmości odbudował mury świętego miasta, i dzięki temu też później świątynia została odbudowana. Boże, rzeczy się stały? Stały się. Zobaczcie, Jezus był ostry dla dwóch kategorii ludzi. Wiecie dla jakich? Jezus był ostry dla dwóch kategorii ludzi. Dla pierwszych, dla tych, którzy kasę chcieli zrobić na religii. Na wierze chcieli zarobić kasę, dla tych był ostry i potrafił ich stoły powywracać. I był ostry dla drugiej kategorii ludzi, jeszcze bardziej niż dla tych pierwszych to dla tych, którzy udawali, że są bardziej świętymi niż są. Po, tych nie żałował. Chciał, te, stosował terapię wstrząsową. Natomiast z innymi miał relacje, czy był to poganin, czy samarytanka, czy prostytutka, czy celnik, czy nawet terrorysta, który był w jego gromadzie. Jak to mój przyjaciel mówił, nawet Judasz był z Towarzystwa Jezusowego. Zobaczcie, Jezus, żeby popłynąć na drugą stronę jeziora Genezaret, pożyczył łódź, żeby zjeść kolację, pożyczył izbę, żeby wjechać do, do Jerozolimy, pożyczył osła. Dlaczego mu to dali? Prawdopodobnie miał dobre relacje. A pamiętacie dwóch sparaliżowanych? Jeden leżał nad sadawką, cud był o krok. Jaki był problem? Nie mam. Człowieka. A drugi był w podobnej sytuacji i przed Jezusa go zaniosło ilu? Czterech. Może odpowiedź tkwi w czym? W relacji. Nawet w tej drugiej historii, jeśli masz dobre znajomości i dobrych przyjaciół, to ci załatwią, że w kolejce do Jezusa będziesz poprzedzał innych. Załatwisz sobie kwestię bez kolejki. Bo oni to zrobili bez kolejki. Wypchali się przed innych. Mógłbym powiedzieć wiele historii o cudach wynikających z tego, że Bóg pozwolił nam zawrzeć dobre relacje. Kilka z nich, żeby nie być gołosłownym. Zaczynamy naszą pracę. Nie, już parę lat jesteśmy w Ciechanowie, mieliśmy nowy budynek i mamy w tym budynku, zbliża się zima, jest ok, okolice 14 grudnia, a my nie mamy... Ogrzewania w naszym budynku. Trzeba połączyć, podłączyć gaz, trzeba pociągnąć wszystkie możliwe, zez, zdobyć zezwolenia, trzeba zdobyć wszystkie możliwe uprawnienia. I wyczytałem, że mniej więcej miesiąc czasu to zajmuje że urzędnik ma miesiąc czasu na odpowiedzenie na pismo. Ale tak się stało, że gdy dotarłem do Ciechanowa, Bóg mi powiedział jedno zdanie: żebym zbudował relacje. Więc w pierwszej kolejności odwiedziłem wszystkich wojewodów, wojewodę i jego zastępców, wszystkich prezydentów, komendanta policji, komendanta straży pożarnej, szefa izby skarbowej, przydał się, i dyrektora zakładu komunikacji miejskiej i oczyszczania miasta. I wiecie co? Pozwolenie na gaz i podłączenie załatwiłem w chyba jednego dnia. Jeden z tych ludzi wsiadł do mojego samochodu i objechał ze mną wszystkich urzędników, mówiąc: Wszystko jest w porządku, trzeba tutaj to zrobić. I dołączono nam gaz, dla mnie to jest cud. W polskich urzędach za tamtych czasów to naprawdę jest cud. Wynikający z relacji. Ale powiem wam brzydki przykład. Przykład, przez który straciłem okazję, kiedyś go opowiadałem. Jadę ulicą, widzę człowieka. Poznałem, wiedziałem, że jest wyznawcą pewnej religii. Poznałem go po twarzy, że tak jest, miał kaptur na głowie, ale twarz mówiła mi, on jest wyznawcą tej religii. Podszedłem do niego, zaczynałem, z... on mnie zaczepił, bo, bo oni chodzili po ulicach i zaczepiali, zaczepił mnie, znacie tę historię, zadał mi pytanie. Co wolisz, co pan woli, książkę czy, czy, czy dobry film? Oczywiście, intelektualista odpowie, że książkę, chociaż tylko filmy ogląda, więc ja też tak zrobiłem, powiedziałem, że książkę. No i on. Ale za, zanim dokończył tę rozmowę, ja mówię do niego, a ja ci powiem, kim jesteś jesteś wyznawcą Hari Krishna. A on do mnie mówi, a po czym, a skąd Pan wie, przecież nie mam tutaj zdjął kucyka, czy tam czegoś, czy, 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 czy. ja mówię, wiesz po czym Cię poznałem? Po Twojej pustej, zimnej, bez wyrazu twarzy. Bo taka była prawda. Tylko była powiedziana w miłości? Nie. W złości. I wiecie, chciałem mu mówić o Jezusie, ale Co? Zamknąłem sobie usta. Nie byłem w stanie już nic sprostować. Nie byłem w stanie nic zrobić, żeby mu powiedzieć Ewangelię. Ponieważ pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to zepsułem nasze wzajemne relacje. Ograniczyłem Boży cud? Ograniczyłem Boży cud. Przez swoje złe relacje ograniczyłem Boży cud. Pamiętam sytuację także w Ciechanowie. Spadłem z kazalnicy. Dwa tygodnie wcześniej spotkałem księdza, dziekana. To był tydzień jedności, modlitwy o jedność chrześcijan. Spotkaliśmy się przypadkowo na ulicy. Wycałował mnie nawet, wyściskał. Powiedział, że to tak z okazji tego dnia jedności, modlitwy o jedność chrześcijan. A za dwa tygodnie spadłem z kazalnicy jako najniebezpieczniejszy człowiek w Ciechanowie. A miałem taką zasadę, że wszystkich duchownych odwiedziłem odwiedzałem dwa razy w roku, na święta Bożego Narodzenia i wielkanocne zawsze. Przez wiele lat. I tamtego dnia jadąc samochodem, czując się zraniony, czując się pobity, powiedziałem sobie: Boże, moja noga już więcej u nich nie postanie. I wiecie, co usłyszałem w swoim sercu? Przegrałeś. Pokutowałem w samochodzie i pracowałem dalej nad relacjami, które do dzisiaj trwają. Chcesz więc pomóc Bogu, by uczynił większy cud? Dbaj o dobre relacje. Bez gwałcenia swoich przekonań, ze śmiałym mówieniu o nim, ale z uprzejmością, z taktem i jak to mówi Biblia, w miłości. Kościół, który nie buduje relacji, ogranicza Boże cuda. Hamuje przepływ Bożej oliwy. No a teraz trzecia rzecz. Bo na tej twiem mógłbym tutaj wyżywać na tej drugiej, bo to mój konik. Ale teraz trzecia rzecz, która sprawi, że cud Boży będzie większy. Pomóżcie mi odnaleźć tę rzecz. Drugą odnaleźliście doskonale. Pierwsza była: Zobacz, może coś masz w domu, co Bóg będzie mógł pomnożyć. Druga: buduj właściwe relacje. Ale trzecia rzecz: Przeczytam Wam ten tekst jeszcze raz. Trochę go skrócę tylko. Nie ma nic Twoja służebnica oprócz bańki, a prorok mówi do niej: Idź na pożyczaj sobie naczyń. Bańka, naczynia. Jak myślicie? Co tu miało wpływ na powiększenie Bożego cudu? Proszę, ktoś powiedział? Zawartość bańki na pewno. Co jeszcze? Ktoś już użył tego słowa nawet. Twórczość, kreatywność. Co będzie właściwym pojemnikiem? Czy można by było oliwę zebrać do woreczków foliowych? Do na przykład yy, doniczek. Prawda? Że dużo zależało od twórczości, co uznamy za naczynie, które może pomieścić? Uda zdarzało Wam się kiedyś dziwne rzeczy wkładać do dziwnych, wydawać by się mogło niepasujących po, yy, pojemników? Zdarzało się? Pewnie się zdarzało. Dużo zależy on od naszej kreatywności, od wyjścia z naszych schematów myślowych. Często ograniczamy Boże cuda dlatego, że popełniamy błąd, o którym wielu socjologów mówi. Że popełniamy tak, zwaną, tak zwany błąd polegający na tym, że robiąc to samo, ciągle to samo, oczekujemy lepszych rezultatów. Ten kaznodzieja na konferencji, który, której byłem, mówił, że, opowiadał, że ta wdowa wychodzi z domu i nagle kątem oka widzi gitarę. I patrzy, a tam jest otwór. No to pożycza też gitarę, bo też będzie pojemnik na oliwę. Kochani, jeśli chcemy widzieć Boże cuda, to musimy być ludźmi kreatywnymi. Musimy przełamywać nasze stereotypy. Musimy wyjść za nasze sposoby myślenia, przecież Bóg nas do tego uzdolnił. To dzięki temu, dzięki temu, że ludzie byli kreatywni, osiągali większe sukcesy. Bóg nas takimi stworzył. To właśnie kreatywność co do pojemników na Boży cud. Spra kreatywność co do narzędzi. Jak inaczej mogę to zrobić? Co jeszcze innego mogę zrobić? Czy jest jeszcze jakieś inne wyjście? Ciekawą w tym historii rzeczą jest to, że Bóg rozmnożył oliwę, ale nie rozmnożył naczyń. Ilość naczyń ograniczała wielkość Bożego Cudu. Trzeba wyjść ze swoich schematów myślowych co do narzędzi. Kochani, często ograniczenie niektórych cudów, ja nie mówię, że wszystkich, niektórych cudów jest po naszej stronie. Po pierwsze, nie dostrzegamy tego, co już mamy. Po drugie, nie dbamy o dobre relacje. A po trzecie, uwikłani w schematy, nie poszukujemy różnorodności naczyń mogących pomieścić Boże cuda. Chcesz więc pomnożyć Boże cuda? To bądź kreatywny. Ja od lat wierzę, od lat i trzymam się tego, że Bóg swoją oliwę chce wylewać bez ustanku i bez miary. To jest moje przekonanie, które noszę w sercu od wielu lat. Jeśli jest problem w jej przepływie, to, ona, to problem w jej przepływie najczęściej jest po naszej stronie. Oczywiście najważniejszym problemem jest grzech, ale oprócz grzechu. Problemem jest to, że częściej koncentrujemy się bardziej na tym, czego nie mamy, niż na tym, co mamy. To jest nasz problem. My częściej koncentrujemy się na tym, co ma nie mamy, niż na tym, co mamy. Zapominamy też o tym, że większość rzeczy, które potrzebujemy, jest w ręku innych ludzi, ale przez brak relacji nie mamy do nich dostępu. A schematy myślowe, schematy w działaniu powstrzymują nas od kreatywnego podejścia. A w poszukiwaniu nowych narzędzi czy nowych sposobów. I dzisiaj czas to zmienić. Co możesz zrobić? Spójrz więc na to, co już masz. Pomóż się, powiedz Boże, pokaż mi moją bańkę oliwy. Pokaż mi moją bańkę oliwy. Dbaj o dobre relacje. Jeśli od ciebie to zależy, miej ze wszystkimi ludźmi pokój. Nie musisz gwałcić swoich poglądów. Ja je nie gwałcę. Ja mówię wprost o swoich przekonaniach, ale w, nauczyłem się, że sposób mojego mówienia i serce, które, a przede wszystkim serce, które za tym stoi, ma największe znaczenie. Mogę komuś powiedzieć tak, jak Biblia mówi: Mówię ci w miłości, że jesteś beznadziejny i do niczego się nie nadajesz. Zrobić pobożną rozbiegówkę i ona nic nie zmieni, albo modlić się do tego momentu, kiedy wiem, że mam miłość do człowieka i idę mu powiedzieć prawdę. Mówienie prawdy w miłości to jest powiedzenie wtedy, kiedy wiem, że kocham tego człowieka i idę mu coś powiedzieć. A nie, a nie polega na tym, że robię rozbiegówkę pobożną. Mówię ci to w miłości, a potem wygarniam to, co mam do powiedzenia, mówiąc, Bo ja taki szczery jestem. Ja to, co myślę, to mówię. Od sposobu wiele zależy. Dbaj więc o dobre relacje. I módl się o niekonwencjonalne sposoby i metody. A pomożesz Bogu powiększyć jego cuda. Bóg jest Bogiem kreatywności. I jeszcze jedno: może w domu masz pojemniki na cuda, których inni potrzebują. Więc co możesz zrobić? Nie trzymaj ich dla siebie. Rozejrzyj się, jakie masz pojemniki, które ktoś inny może potrzebować, a którym może użyć, i Bóg będzie miał z tego chwałę. To jest czwarta rzecz. I na koniec moja historia. Kto z wa, komu z was w życiu zdarzyło się chociaż raz potrzebować odpoczynku? Miałeś potrzebę odpoczynku. Jest parę osób, prawda? Ale większość nie. A mi się zdarzyło potrzeba odpoczynku. I co się zdarzyło? Jedyną rzecz, którą miałem, to miałem wolny czas. Miałem wolny czas i nic więcej. Tylko wolny czas. I zadzwoniłem do mojego kolegi zupełnie w innych sprawach i on mnie zapytał, co u Ciebie słychać? Ja mówię, wiesz, jestem zmęczony, potrzebuję odpoczynku. Najchętniej bym gdzieś wyjechał. Odzwonił do mnie za parę godzin, powiedział, słuchaj, masz za darmo na Mazurach domek. Super warunki, sprawdzone, jedź. Ale ja mam tylko czas, nic więcej. A żeby tam dojechać, to trzeba jeszcze mieć coś więcej. Zadzwonił ktoś do mnie, zaczęliśmy rozmawiać o różnych rzeczach. Za parę minut ten ktoś do mnie odzwonił i powiedział, że chce mi zasponsorować. Miałem paliwo. Gdy dojechałem na miejsce, ktoś do mnie zadzwonił z kościoła i powiedział: Wiesz, jesteśmy na Mazurach, mamy jacht, może wpadlibyście do nas i popływali z nami jeden dzionek czy dwa, pokryjemy wam podróż do nas. Ja mówię: Ale już jestem na Mazurach. I popływałem następnego dnia jachtem. Powiecie, a gdzie miejsce na kreatywność było? Wziąłem ze sobą rower. No, dla Was to może nie jest wielka kreatywność? Dla mnie tak. I nawet go złożyłem i pojeździłem do sklepu i z powrotem. I jeszcze w inne miejsca. I ktoś powie: To nie cud? To był dla mnie cud. I takich cudów możemy doświadczyć bardzo dużo. Kiedy? Kiedy będziemy patrzyli na to, co mamy w rękach, kiedy będziemy mieć właściwe relacje i kiedy będziemy kreatywni co do sposobów i narzędzi, a jeśli mamy coś, co innym posłuży, będziemy otwarci na to, żeby im tym usłużyć, to Bóg będzie miał chwałę, a ludzie będą składać świadectwa, że dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a jego wierność z pokolenia pokolenie. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Boże, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem cudów. Dziękujemy Ci, że ciągle uzdrawiasz, zbawiasz, chcisz Duchem Świętym, uwalniasz związania z demonicznego. Dziękujemy Ci też, że jesteś Bogiem zaopatrzenia. Dziękujemy Tobie, Panie, że potrafisz rozmnożyć coś, co nam się wydaje nieznikomym, by pokryć nasze wszystkie potrzeby i jeszcze, żebyśmy mieli na więcej. Dziękuję Ci za to. To jest Twoja dobroć i Twoja łaska. Panie, dlatego proszę Cię, Boże mój, pozwól nam przez Twojego Ducha Świętego widzieć, czym nas obdarowałeś, widzieć to, co posiadamy. Pozwól nam bez gwałcenia swoich poglądów, bez ukrywania swoich poglądów, a wręcz z odwagą mówienia o swoich przekonaniach, jednocześnie przyjmować tę postawę, o ile to od nas zależy. Mieć pokój ze wszystkimi ludźmi i być uprzejmym dla wszystkich ludzi. Panie, pozwól nam też zaczerpnąć z tej Twojej kreatywności. Ty jesteś niezwykle twórczym Bogiem. Panie mój, proszę Cię, byśmy, patrząc na, na Twoją twórczość, też wyszli spoza schematów, którymi jesteśmy związani. Pozwól nam dostrzegać naczynia na Twoje błogosławieństwa, których jeszcze nie sięgaliśmy, których może nie widzimy dzisiaj. Pozwól nam je dostrzec i wykorzystać dla Twojej chwały. A jeśli coś mamy, co potrzebują inni, to otwórz nasze serca, byśmy z hojnością tym mogli służyć. O co Ciebie prosimy, Panie. Amen.